Witam Was w Zespole Szkół imienia Marii Skłodowskiej-Curie w Kostrzynie nad Odrą. Ja jestem Oskar, a dziś mój głos oprowadzi Was po Waszej przyszłej szkole. Jak już zostaniecie naszymi uczniami, to zobaczycie na drzwiach wejściowych napis: Uwaga uczniowie, wejście dołem. Spokojnie, spokojnie, spowodowane jest to tym, że każdy uczeń ma obowiązek noszenia po szkole obuwia zmiennego. Gdy już zeszliście niżej, to znajdziecie się w holu do szatni, gdzie jest winda i schody na wyższy poziom. Po lewej stronie znajduje się przejście do szatni. Idziecie przed siebie, widzicie wejście do jakichś pomieszczeń. Z jednej strony szatnia numer 1, a nagle z drugiej 13B. Spokojnie, spokojnie, wszystko jest tutaj bardzo dobrze zorganizowane. I taka ciekawostka, każdy uczeń naszej szkoły posiada własną szafkę i opiekuje się nią do ukończenia swojej historii w zespole szkół. Schodami wchodzimy na partę i naszym oczom ukazuje się duża gablota. Jest w niej szczęśliwy numerek oraz aktualne zastępstwa. Dalej widzimy tablicę informacyjną, na którą powinniście często zwracać uwagę, gdyż są umieszczone na niej plakaty konkursów organizowane przez szkołę, powiat, Młodzieżową Radę Miasta czy inne instytucje oraz ważne wydarzenia z życia uczniów w szkole. Okej, kierujemy się w lewą stronę. Po drodze widzimy informatory dla uczniów technicznych oraz zawodowych, plan lekcji oraz zdjęcia byłych absolwentów. Widzimy gabinet języka niemieckiego, w którym na przykład nasi uczniowie mają możliwość poprzez wolontariat nauczać języka niemieckiego na Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Kolejnie widzimy sekretariat, do którego będziecie musieli się udać, by zanieść podania do szkoły. Z sekretariatu można dostać się również do gabinetów naszych dyrektorów. Kierując się w głąb korytarza widzimy gabinet edukacji dla bezpieczeństwa, logistyki, religii oraz kolejne zdjęcia naszych absolwentów. Kierujemy się teraz do budynku C, którego funkcją jest sport i rekreacja. Wyeksponowane są tutaj nasze osiągnięcia w formie dyplomów, pucharów i medali. Dalej znajduje się przejście do sali fitness oraz siłowni. Widzimy tutaj również tablicę z podsumowaniem naszych osiągnięć. A tak właśnie wygląda nasza siłownia, na której odbywają się lekcje wychowania fizycznego. Można odwiedzić ją również po zakończeniu lekcji. Obok jest salka fitness, gdzie odbywają się kursy tańca dla młodych, treningi, zumby oraz lekcje wychowania fizycznego. Idąc dalej wchodzimy do dużego holu, gdzie są szatnie, pomieszczenia dla nauczycieli wychowania fizycznego oraz gabinet pani pielęgniarki. Szatnie są w pełni wyposażone. Posiadamy również łazienki z prysznicami, z których bez problemu możecie korzystać po udanym treningu. Możemy również pochwalić się jedną z najlepszych lub nawet najlepszą halą gimnastyczną w naszym regionie. Często odbywają się tutaj przeróżne rozgrywki, turnieje, a nawet duże zawody na poziomie ogólnopolskim. My jako społeczność tej szkoły wiernie kibicujemy naszej szkole z trybunów szkolnych. Powracając do miejsca, gdzie znajduje się tablica informacyjna, możemy przejść do miejsca, które kocha każdy uczeń. Mowa jest tutaj o sławnej rotundzie, epicentrum życia naszych uczniów. Organizowane są tutaj środowe tańce zumby, konkursy wiedzy, rozdania nagród, występy naszego szkolnego zespołu muzycznego, pierwszy dzień wiosny czy Europejski Dzień Języków Obcych. Z rotundy oczywiście można przejść do bufetu. Bezpośrednio z rotundy można przejść do językowo-humanistycznej części budynku. W sali 162 oprócz języka polskiego odbywają się spotkania wolontariatu szkolnego, które działa bardzo prężnie i warto do niego należeć. Przy sali 160 znajduje się ściana z okładkami naszej szkolnej gazetki, a przy sali 159 galeria portretów autorstwa naszych uczniów. Naprzeciwko klas humanistycznych znajduje się część klas językowych. Posiadamy bardzo solidną, lecz wymagającą kadrę językowców. W roku szkolnym 2013-2014 nasza szkoła osiągnęła pierwsze miejsce w całej Polsce w rankingu najwyższych wyników z języka angielskiego na maturze. Wchodząc na drugie piętro, również widzimy tablicę informacyjną, która od pewnego czasu ma funkcję tablicy artystycznej. Kierując się w lewą stronę, możemy zobaczyć gabinet pani pedagog, a zarazem doradcy zawodowego, gabinet techniki, obsługi turystycznej, biologii, matematyki, gabinet zajęć profilaktycznych, ekonomii i logistyki. Wracając do miejsca tablicy, można również skręcić w prawo. Widzimy po tej stronie pokój nauczycielski, czyli miejsce spotkań najważniejszych osobistości w szkole, salę konferencyjną, ciekawego robota oraz bibliotekę z czytelnią, czyli miejsca, gdzie możecie znaleźć ciekawe książki lub przebywać, gdy przytrafi Wam się okienko. Z tego segmentu budynku możecie dostać się również do drugiego piętra klas językowych i humanistycznych. Odbywają się tutaj lekcje historii, wiedzy o społeczeństwie, geografii oraz języków obcych. To właśnie na tym piętrze dowiecie się najwięcej o trudnej, a zarazem pięknej historii naszego kraju. Poznacie inne kontynenty, ich gospodarkę i kulturę. W sali 220 możecie również brać udział w wolontariacie polegającym na nauce języka angielskiego i niemieckiego na Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Po wjechaniu na drugie piętro windą zobaczycie jedne z ciekawych gabinetów
gabinetu w naszej szkole, począwszy od matematyki, fizyki, przez chemię, aż po 4 gabinety informatyki. Podsumowując, dlaczego warto zostać uczniem zespołu szkół w Kostrzynie nad Odrą? To proste, mamy bardzo wysokie wyniki zdawalności matur oraz klasyfikacji zawodowych. Posiadamy bardzo silną, dobrze zorganizowaną oraz charyzmatyczną kadrę nauczycieli. Posiadamy duże możliwości sportowe, w których nauczyciele wychowania fizycznego z chęcią pomogą. Nasza szkoła znajduje się w mieście przygranicznym, czyli mamy bardzo duże możliwości rozwoju. W naszej szkole prowadzone są liczne fakultety oraz kółka zainteresowań. Jesteśmy nastawieni na współpracę regionalną. Prawie 50% uczniów naszej szkoły to uczniowie spoza Kostrzyna. Nasza szkoła składa się z liceum ogólnokształcącego o profilach klasy językowej, matematyczno-fizycznej, biologiczno-chemicznej, dziennikarsko-filmowej, a w 2017 roku wejdzie profil klasy sportowej oraz technikum ekonomicznego, logistycznego oraz hotelarskiego i zawodówki w kierunku ślusarz oraz wielozawodowej. Od roku szkolnego 2016-2017 w naszej szkole będzie funkcjonował dziennik elektroniczny. Chcecie się dowiedzieć więcej o naszej szkole? Zapraszamy na naszą stronę internetową www.liceum-kostrzyn.com, na której znajdziecie informacje do rekrutacji. Dziękuję za uwagę i serdecznie zapraszam od września.